Minęła 17.30, a to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie z TVP3 Rzeszów. Przypominamy Państwu, że spotykamy się od wtorku do piątku. Jeśli ktoś z Państwa zadałby mi pytanie, dlaczego warto spędzić z nami właśnie to pół godziny, odpowiedziałbym krótko. Tylko u nas podpowiedzi ciekawych imprez i wydarzeń oraz ciekawi goście, ludzie ze świata nauki, kultury, ale też lokalni społecznicy. Słowem, ludzie, których opowieści i opinie mogą Państwa zaciekawić. W popołudniu sprawdzamy teraz, co dzieje się w naszym regionie. Zaglądamy na rzeszowski rynek, a tam, jak widać, krajobraz, który tylko w połowie przypomina zimę. Ale to już wkrótce, proszę Państwa, może się zmienić, bo w prognozach pogody widać zarówno śnieg, jak i niskie temperatury. Także podsumowując, zima na pewno do nas jeszcze wróci. Mam na myśli oczywiście tę prawdziwą zimę. A ja przypominam, że wszelkie pomysły, komentarze, ale też zdjęcia czy fragmenty naszego programu mogą Państwo znaleźć na Facebooku. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa niespodziankę. Dwa bilety na występ Ale Chat, czyli podróże grupy Mozarta. Dwie pierwsze osoby, które napiszą w komentarzu, z ilu członków składa się grupa, dostaną od nas bilet na ich nowy program. Bilety do wykorzystania 23 stycznia w kinie Zorza. Dodatkowo pierwsza osoba, która poda prawidłową odpowiedź, otrzyma płyty DVD z nagraniami kabaretu. Zatem zapraszamy na Facebooka. Proszę pamiętać, kto pierwszy, ten lepszy. A dziś, proszę Państwa, 19 stycznia, to oznacza, że do kalendarzowej wiosny pozostały jeszcze 2 miesiące, a do końca roku zaledwie 346 dni. A co dokładnie 19 stycznia wydarzyło się w przeszłości? O tym już teraz w naszym kalendarium. Sześćset sześćdziesiąt dwa lata temu istniejące wcześniej miasto otrzymało nowy przywilej lokacyjny i prawa miejskie od Kazimierza Wielkiego. Nowy właściciel Rzeszowa, zasłużony dworzanin króla Jan Pakosławic, obok starego miasta nazwanego później Staromieściem, założył nową osadę, która na podstawie magdeburskiego prawa otrzymała własny samorząd i sądownictwo. Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i August II. To długa lista koronowanych głów, które gościły w Krasiczyńskim Zamku. Mimo licznych pożarów i wojen, siedziba krasickich i sapiechów zachowała prawie niezmienioną sylwetkę z początku XVII wieku, a dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu odzyskała dawny blask. Także cztery baszty – boska, papieska, szlachecka i królewska. Przy budowie jednej z trzech największych europejskich twierdz zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Trzykrotnie oblegana była świadkiem krwawych walk, aż w końcu została wysadzona w marcu 1915 roku. Historię twierdzy Przemyśl opowiada godzinny film dokumentalny pasjonatów z Domu Wojska Polskiego w Warszawie. A dziś, 19 stycznia 2016 roku, zaczynamy od życia po życiu Agnieszki Osieckiej. Bo to życie, to bal jest nad bale, jak napisała kiedyś z dogłębną znajomością tematu wielka polska poetka, autorka ponad 2000 tekstów piosenek. Mimo że Agnieszka Osiecka odeszła w 1997 roku, jej piosenki i wiersze wciąż są obecne na scenie. Przypomina o niej także najnowszy spektakl Wielka Woda w reżyserii Jana Szurmieja, który mogą Państwo zobaczyć w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Kiedy dowiedziałem się, że spektakl i Agnieszka Osiecka będą dziś głównym tematem naszego programu, postanowiłem przesłać fragment musicalu Krystynie Kowcie, która dobrze znała Osiecką. Byłem ciekawy, jak jej zdaniem Osiecka przyjęłaby propozycję rzeszowskiego teatru. No i cóż, Kowta odpisała krótko. Agnieszka była otwarta i ciekawa świata. Myślę, że ucieszyłoby ją to życie po życiu, bo taki rodzaj nieskończoności twórczej potwierdza wartość tego, co się zrobiło. W piosenkach żyje duch i ten duch pokonał materię. Teraz najważniejsze, PS. Mimo że Agnieszka uwielbiała mężczyzn, na pewno by ją ucieszyło to, że jej piosenki śpiewają tak piękne aktorki. To, proze Państwa, napisała Krystyna Kowta, a ze mną w studiu wspomniane piękne aktorki Mariola Łabno-Flaumenhaft, Magdalena Kozikowska-Pieńko oraz aktor. Myślę, że z pewnością spodobałby się Agnieszce Osieckiej, mogę tak powiedzieć. Mateusz Mikoś, witam Was bardzo serdecznie. I przystojny i zdolny. Porozmawiamy za chwilkę o spektaklu Wielka Woda. Powiedzcie, kim dla Was jest tak naprawdę Agnieszka Osiecka i czy dzięki temu spektaklowi Wy dowiedzieliście się o niej czegoś więcej? Tak, dla mnie, ponieważ dane mi było zagrać najstarszą Agnieszkę Osiecką w tym fantastycznym spektaklu i głęboko dziękuję cudownemu reżyserowi tego przedstawienia, Jankowi Szurmiejowi, że powierzył mi to zadanie. Mogłam dogłębnie prześledzić historię jej życia, jej twórczości.
wreszcie zagłębiłam się w jej fantastyczny świat. To był taki kolorowy ptak, kobieta nietuzinkowa, idąca pod prąd, na pewno okrzyknięta była i okrzyknięto by ją teraz na czasy współczesne, że była skandalistką, ale przez to była taka niezwykła. Skandalistka, ale czy także ikona stylu? My wiemy, że Agnieszka Osiecka kochała kapelusze, czerwone szpilki. Tak. To widać także w waszym ikona spektaklu. Ikona stylu? Właśnie nie. Nie. Ona czasami ubierała się przez przypadek. Tak. Właśnie, no myślę, że każdy mniej więcej kojarzy, kto to był Agnieszka Osiecka, ale ja też dzięki temu, że miałam przyjemność zagrać najmłodszą Agnieszkę, wgłębiłam się trochę w życiorys Agnieszki i właśnie a propos ikony mody, absolutnie nie była ikoną mody. Ona miała taki swój wewnętrzny styl, to znaczy miała klasę, ale jeżeli chodzi o samą modę, jak się, ja już chyba to gdzieś wspominałam, że jak się ładnie ubrała, no to przez przypadek. Tak. To nie było przemyślane, to tak zdarzyło się przy okazji i faktycznie. Ale co do kapeluszy, owszem, no i oczywiście... Te czerwone szpilki, które kupiła w Nowym Jorku, będąc w Stanach Zjednoczonych. Tak, Madzia ma tutaj stuprocentową rację, ona nie przywiązywała rzeczy, Pani Mateuszu, uwagi do rzeczy. Zapytam pana, ponieważ... Nie o modę. Nie o modę, nie, obiecuję, że to nie będzie pytanie dotyczące mody, ale pytanie dotyczące właśnie mężczyzn. Agnieszka kochała mężczyzn, ale ja mam takie wrażenie, że ona bardzo często w tych swoich tekstach pokazywała tych mężczyzn no, z takiego negatywnego punktu widzenia, prawda? Jako tych oszustów, którzy wykorzystują kobiety. Jak pan widzi Agnieszkę Osiecką? Nie. No troszkę jednak troszkę tak. My no, mamy inny tak. punkt widzenia. Tak. Mężczyźni. Nie da się ukryć, że dużo właśnie z bohaterek jej tekstów bardzo przez mężczyzn cierpiało, ale nie wiem, no ja tak ze swojej młodej perspektywy patrzę w ten sposób, że no jednak racji trochę w tym wszystkim miała, no. W tym, co pisała. Jakoś nie czuję się jako mężczyzna tym urażony, że ona i nas tak traktowała w ten sposób. No bo myślę, że jednak rację miała, no może sama, jakoś się nie wgłębiałem w jej historię, ale może sama jakieś miała z mężczyznami historię, które ją zmuszały do tego, żeby się w ten sposób po prostu o nich wyrażać, no raczej wiedziała, co robi, więc myślę, że to sama prawda po prostu. Ona mówiła takie piękne słowo, on tutaj zacytuje, że bałagan w jej sercu jest taki, jak w cygańskim tobołku. I wszyscy doskonale wiedzieli, że Agnieszka kochała gonić króliczka. Tak. Ciągle... jej taką siłą napędową było zdobywanie. Kiedy to już było, ona się tym po prostu nudziła, ale potem powstawały takie piękne piosenki. No właśnie, powstało wiele pięknych piosenek. Ja was chciałem zapytać o to, które teksty dla was są najważniejsze, najbliższe. Wiele tych fraz z jej piosenek, wierszy, właściwie no, wdarło się do współczesnej polszczyzny. Ja pamiętam, że kiedy zaczynałem studia, babcia, moja ukochana babcia powiedziała mi takie ważne słowa. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. Dla was są też jakieś takie ważne słowa? Nie wybaczy nikt. Ulubione piosenki? No myślę, że każdy ma swoje, no Madzia ma swoje, mów o swoich, ja powiem o swoich, bo to już powiem o swoich. Bardzo proszę. No ja śpiewam w tym spektaklu Na całych jeziorach ty i rzeczywiście to jest taka piosenka, która mnie przenosi w jakąś, w takie miejsca gdzieś z mojej wczesnej młodości. Ja byłam długo harcerką i często jak śpiewam sobie Na całych jeziorach ty, to pamiętam te momenty, kiedy spałam pod namiotem i byłam jeszcze młoda i naiwna i pełna marzeń. Bliższe jest pani wykonanie Kaliny Jędrusik czy Katarzyny Nosowskiej? To są te najpopularniejsze Kaliny. Wykonania. Kaliny, oczywiście, tak. Oczywiście nikogo nie chcę urazić, ale Kaliny, tak. A powiedzcie mi proszę, czy waszym zdaniem teksty Agnieszki Osieckiej to jest poezja? Od wielu lat jest taki spór, prawda? Jedni twierdzą, że to jak najbardziej poezja, inni, że to teksty piosenek. Jakie jest Była wasze taka zdanie? Sprawa kiedyś, że Agnieszka bardzo ubolewała nad tym, że ci wielcy z Panteonu pokroju Miłosza nie chcą jej dopuścić do tego stołu wielkich poetów. A to też w jednym z wywiadów mówiłam, chyba nawet do państwa, do telewizji, że ona zasłużyła sobie na miano poetki, bo kochała ją cała Polska i te teksty
potrafili wyrecytować niemalże wszyscy. W Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej spektakl, kiedy będziemy mogli zobaczyć? Spektakl najbliższy, 12, 13, 14 lutego. Prawie na walentynki, więc no gorąco. Pięknie się nam zapowiada. Tak, powiedzcie Państwo jeszcze na koniec bardzo krótko, jak wyglądała ta współpraca z Janem Szurmiejem, bo Jan Szurmiej znał Agnieszkę Osiecką, prawda? Oni często kontaktowali się ze sobą. W 1986 roku, więc teraz będzie 30-lecie, kiedy powstał już legendarny sztukmistrz z Lublina i dzięki Jankowi Szurmiejowi zostały pożenione te dwie wielkie osobowości, Agnieszka Osiecka, tekst i Zygmunt Konieczny, muzyka. No i powstały tak piękne perełki, które Madzia też śpiewa, Ucisz serce, czy Białe zeszyty, czyli Oczy tej małej. Jak ludzie reagują, kiedy już przychodzą na spektakl, oglądają? No jest taki moment, jak śpiewam Ucisz serce, że to chyba jest ten moment, kiedy ludzie pierwszy raz uronią łzę. Tak. A potem to już z górki do samego końca. Znaczy, przedstawienie jest tak pomyślane, bo akurat Mateusz jest w tej grupie fantastycznej, gdzie oni cały czas pracują na scenie, zmieniają się, ubierają kostiumy, peruki, są gwiazdami festiwali opolskich i dają ludziom jak najwięcej emocji i radości. My jesteśmy Agnieszkami szalenie refleksyjnymi i takimi na przeżywanie emocji dogłębnych. Bardzo pięknie to jest wszystko skompilowane, więc ludzie mogą się i bawić, i cieszyć, i radować, klaszcząc w dłonie, przypominając wielkie przeboje pod tytułem Małgośka, czy Damą być, czy Stoję na dworcu w Kansas City, a tak samo przeżywać wszystkie jej takie emocjonalne rozterki, słuchając na przykład Sztucznego miodu, czy Wariatki. Ona była świetną obserwatorką rzeczywistości, prawda? Mówiliśmy przed programem o tym, że kiedy napisała te dwa zakończenia okularników i kiedy napisała o tych polskich 2000, to jest przynajmniej dla mnie bardzo współczesne. Bardzo współczesne. Tutaj pani Adamie, z panem jeszcze rozmawiałam przed wejściem na antenę, że na początku ta piosenka w ogóle przez cenzurę miała być spuszczona, mówiąc kolokwialnie, do kosza, ponieważ tam były inne słowa. Potem żyją w jakimś mieście za te polskie 1200. Agnieszka uratowała tę piosenkę, dopisując właśnie. Potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. Dzięki temu Agnieszka Osiecka jest wciąż bardzo współczesna. Państwo będą mogli obejrzeć ten spektakl już wkrótce, jak słyszeliśmy, także w walentynki. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Bardzo dziękujemy. Życzę wszystkiego dobrego i życzę również Państwu tego, żeby Agnieszka Osiecka również dla Państwa stała się bardzo bliska. A już teraz w naszym programie fragment tego spektaklu i właśnie okularnicy Agnieszki Osieckiej. Proszę posłuchać. Odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Tak i dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich dekolaje i w Paryże i Szanghaje i nie dla nich balki u bab, ani lala, ani buba itp. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik prześle swej okularnicy pocałunek. Wtem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce.
Nie wiem jak Państwo, ale ja znowu poczułem się prawdziwym okularnikiem. Przypominamy, już wkrótce spektakl Wielka Woda będą Państwo mogli zobaczyć w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Przypominamy też, że nasz program mogą Państwo śledzić, komentować i udostępniać także na Facebooku. Rozegraliśmy już dziś nasz konkurs. Te bilety trafią już do zwycięzców. Serdecznie gratulujemy i zmieniamy temat. W Cisnej odbył się 5. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Uczestniczyły w nim chóry, zespoły i soliści zarówno z Polski, ale też Słowacji, Ukrainy. Gośćmi specjalnymi byli Agata Rymarowicz, śpiewająca współczesne kolędy z tekstami Mirosława Welca oraz Jadwiga Denisiuk, autorka wystawy Ikon Karpackich. Relację z wydarzenia przygotował Marek Winiarski. Dla mnie jest to coś wspaniałego, jest to niesamowite przeżycie, gdzie można posłuchać tej samej kolędy w różnych interpretacjach, w różnych językach nawet, bo tutaj jest to międzynarodowy festiwal, bo są i Ukraińcy, którzy przepięknie śpiewają te kolędy, są Słowacy, którzy przepięknie śpiewają. No i oczywiście zawsze najpiękniej kolędy brzmią w języku ojczystym, czyli po polsku, gdzie człowiekowi czasem łezka wokół kręci się, przypominają mu się bardzo, bardzo młode lata, kiedy te kolędy były czymś takim po prostu obowiązkowym w każdym domu. Wydobywają stare kolędy Kolberga, który właśnie chodził po Polsce i nie tylko, i zbierał te właśnie łemkowskie, bojkowskie, polskie kolędy, rusińskie tak zwane tu na tym, to właśnie tutaj dzisiaj nas łączy, to wszystko właśnie te kolędy nas łączą. Melodie nie tylko podobne, ale prawie to same, ponieważ starali się nasi przodkowie uszanować jeden język, drugi język. Było tak, że na tą samą melodię pisano było w języku polskim, w języku ukraińskim kolędę. Teraz trudno powiedzieć, co było pierwsze. Było przeplatanie kultury i to było przeniknięcie wzajemne. Na przykład nasza kolęda, która dzisiaj zabrzmiała, Narodził się Jezus w Betlejem w Judę, to w ogóle składa się z dwóch części. Pierwsza część po polsku, druga po ukraińsku. I tak każda zwrotka, połowa po polsku, połowa po ukraińsku. Ludzie szanowali się nawzajem. I to chyba najważniejsze było. To była podróż do Cisnej, a my już teraz porozmawiamy o innych podróżach. Dokładnie jutro, czyli 20 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie ruszają rzeszowskie spotkania z podróżami. A zwiedzić będzie można nie tylko Podkarpacie, ale też na przykład Argentynę i Chile. Podobno podróżować to znaczy żyć podwójnie i właśnie o tym porozmawiam z moim kolejnym gościem, a jest nim pan Łukasz Bejster, organizator rzeszowskich spotkań z podróżami. Witam serdecznie, panie Łukaszu. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, czego możemy się spodziewać i czy to jest tak, że przychodząc na takie spotkanie, my rzeczywiście możemy poczuć się jak na prawdziwej wycieczce? Myślę, że tak. Nawet bym nie użył słowa wycieczce, ale na wyprawie, bo zazwyczaj ci goście, którzy do nas przychodzą, są to ludzie, którzy niekoniecznie korzystają z ofert biur podróży, ale biorą plecak, biorą przewodnik, zdobywają informacje, wyruszają w swoją podróż samotnie albo z jakimś towarzyszem. Także często wizyta tutaj w Rzeszowie na naszych spotkaniach z podróżami jest doskonałą inspiracją dla osób, które gdzieś próbują stawiać swoje pierwsze kroki w podróżowaniu i mają może taką barierę, żeby przełamać się, żeby po raz pierwszy gdzieś
pojechać, a przychodząc na te spotkania, nie ruszając się z fotela, możemy zobaczyć te kraje, które nas mogą zainspirować do kolejnych wyjazdów. To zanim porozmawiamy o tych krajach odległych, porozmawiajmy, panie Łukaszu, o Podkarpaciu, ponieważ jednym z tematów prelekcji jest takie hasło nie tylko łańcut. Jak pan myśli, co na Podkarpaciu warto zwiedzić, właśnie poza tym łańcutem? Są takie miejsca? Oczywiście, no Podkarpacie jest jednym z najpiękniejszych regionów tak naprawdę, jakie mamy w Polsce, a tak jak już 3 lata prowadzimy te spotkania i wielokrotnie rozmawiamy z naszymi gośćmi, okazuje się, że można powiedzieć, my lokalni mieszkańcy słabo znamy swój region, słabo znamy Podkarpacie i stwierdziliśmy po 2 latach, że należy nie tylko promować te egzotyczne miejsca, ale również pamiętać o naszym regionie, bo wystarczy powiedzieć o tym, że mamy 2 godziny jazdy w Bieszczady, najbardziej dzikie góry, jakie mamy w naszym kraju, chyba najpiękniejsze zaraz po Tatrach. I często ludzie, którzy przyjeżdżają z drugiego końca Polski, bardziej doceniają to i bardziej znają nasz region, nie wspominając tutaj o wspaniałym szlaku kulinarnym, który mamy w naszym województwie, a mało kto tak naprawdę o tym wie. Także od stycznia staramy się, żeby na każdym spotkaniu z podróżami był jeden temat poświęcony właśnie Podkarpaciu. Tym razem będziemy rozmawiać o architekturze, nie tylko właśnie o łańcucie, ale o innych wspaniałych zabytkach, które mamy na terenie naszego województwa, czy chociażby o wspaniałych pałacach, jak i w Krasiczynie, o Przemyślu, o wspaniałym szlaku architektury drewnianej, wielu, wielu innych miejscach. I z każdym miesiącem będziemy poruszać kolejne aspekty związane z naszym regionem. Jest co zwiedzać w naszym regionie, to nie ulega wątpliwości. Jak najbardziej, zresztą patrząc na to, ostatnio rozmawialiśmy, że nasze województwo jest na 5. miejscu, jeżeli chodzi o turystykę w naszym kraju, po tych największych, których nie mamy szans przegonić, jak chociażby Kraków, Warszawa, Zakopane, no ale zaraz za nimi plasuje się właśnie Podkarpacie z Bieszczadami chociażby. To porozmawiajmy w takim razie, panie Łukaszu, o tych dalszych podróżach, bo to jest często tak, że nam się wydaje, no tak, brakuje nam pieniędzy, brakuje nam czasu. Wy macie takie hasło tanie podróżowanie. To proszę powiedzieć, jak zorganizować sobie ten wyjazd, żeby właśnie znaleźć tanie bilety, żeby znaleźć jakiś tani nocleg. To jest proste? Trudne nie jest, ale wymaga to troszeczkę wysiłku i poświęcenia czasu, a przede wszystkim musimy pamiętać wtedy o jednej zasadzie, że to my się dostosujemy do terminu wycieczki, terminu wyjazdu, bo niestety jak my sobie wybierzemy, że chcemy powiedzmy jechać w pierwszej połowie lipca, no to mamy takie ryzyko, że jest to szczyt sezonu i będą bardzo wysokie ceny. Ale jeżeli chodzimy, szperamy po różnych stronach, wyszukiwarkach internetowych i patrzymy, jest tani bilet, data ta i ta, odpowiada nam, możemy sobie wziąć, nie wiem, urlop w pracy, kupujemy i lecimy. No i często musimy być przygotowani na to, że często z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień należy wyjechać. Jest wiele serwisów, które ułatwiają właśnie poszukiwanie tych tanich noclegów. My raz na jakiś czas właśnie prowadzimy taką prelekcję, gdzie zdradzamy te tajniki, gdzie szukać, jak szukać i na pewno tuż przed rozpoczęciem takiego głównego sezonu turystycznego, tuż przed wakacjami również wznowimy po raz kolejny tą prelekcję i opowiemy, jak tanio podróżować i jak to łatwo można zrobić. To proszę w takim razie powiedzieć, kiedy tak naprawdę turysta staje się podróżnikiem? Jaka jest różnica między tym jednym a drugim? Turysta staje się podróżnikiem w momencie, kiedy stara się zgłębić daną kulturę i nie jedzie tylko po to, żeby poleżeć sobie na plaży, pochodzić sobie do restauracji, tylko podróżnikiem się stajemy wtedy, kiedy jedziemy do danego miejsca poznać również ludzi, nie tylko zobaczyć te zabytki, ale pójdziemy, porozmawiamy z nimi, poznamy ich kulturę, ich tradycje, często mieszkamy z nimi, bo jadąc właśnie z plecakiem jest większa okazja do tego, żeby poznać tych lokalnych mieszkańców, co może jeżeli jedziemy do Francji czy Hiszpanii, wydaje się mało egzotyczne, ale chociażby jak pojedziemy do Nepalu, kiedy pojedziemy do Argentyny i mamy okazję spędzić z tymi ludźmi troszeczkę więcej czasu, poznać tą kulturę, która jest dużo bardziej odmienna od naszej, wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy podróżnikami, bo czegoś się dowiedzieliśmy więcej niż tylko to, co możemy przeczytać w przewodniku. To w takim razie, co panu najbardziej się spodobało, co pana najbardziej ujęło w Argentynie właśnie? To jest, no właśnie, jakie to jest miejsce? Tak naprawdę. Cała Ameryka Południowa, bo tu ciężko mówić o samej Argentynie, nawet dzisiaj z jednym z prelegentów miałem okazję o tym rozmawiać, jest takim miejscem, gdzie się łączy bardzo, bardzo wiele kultur, tak? Bo Argentyna, czy Brazylia, czy Peru, pamiętamy, że tam mamy te starożytne kultury, można powiedzieć, ale mamy też ogromny wpływ Europejczyków, którzy przybyli wraz z kolonizowaniem tych czasów, tych terenów i tworzy nam się taka niesamowita mozaika, gdzie Argentynie się mówi, że nie ma rdzennych mieszkańców, bo mamy bardzo dużo Włochów,
i innych narodowości i każdy z nich coś wziął ze sobą, wziął coś ze swojego kraju, no i stworzył taką, można powiedzieć, małą mieszankę wybuchową, tak, bo jak patrzymy na to, co się dzieje w Ameryce Południowej, to zawsze tam gdzieś w którymś kraju jest niespokojnie, ale przez to mamy niesamowity charakter tych miejsc, no i co tu dużo mówić, wspaniałe krajobrazy, no i to, że Argentyna no, zajmuje sporą część samego kontynentu, także będąc na północy i na południu możemy zobaczyć całkowicie odmienne miejsca. To w takim razie o tym będziemy mogli dowiedzieć się więcej już jutro, ale wy macie już kolejne plany, tak? To jest Festiwal Siedmiu Kultur, który już w marcu, tak? Tak, dokładnie. Czego możemy się spodziewać? Akurat możemy się spodziewać dużo, może nie ciekawszych, ale bardziej atrakcyjnych rzeczy, bo druga edycja spowodowała, że pojawiło nam się więcej gwiazd, jak chociażby zobaczymy Elżbietę Dzikowską, czyli no jedną z najstarszych i najwspanialszych podróżniczek, które mamy w naszym kraju, kobieta, która zjeździła cały świat, ale to też warto powiedzieć, że z sentymentem wraca do naszego województwa, wraca do Podkarpacia, do Bieszczad i oprócz tego, że opowiada o swoich wyprawach, po całym świecie opowie nam również o Podkarpaciu, będziemy mieli wtedy okazję do degustacji naszej kuchni, do zapoznania się z lokalną muzyką oraz tańcem. A w pozostałe dni przeniesiemy się do bardziej egzotycznych miejsc, dokąd zabiorą nas nasi wspaniali podróżnicy, chociażby Bartek Malinowski, który świeżo wrócił ze swoją żoną z Nepalu, gdzie przeszli na piechotę 1700 km. Przez Himalaje, pokonali wielki szlak himalajski, gdzie po raz kolejny pojawi się u nas Oleg Doba, człowiek, który dwukrotnie przepłynął Atlantyk, a w maju planuje zrobić to trzeci raz. Będzie również Pakistan, będzie również Australia. Wiele ciekawych miejsc. Dokładnie, no długo, Panie długo Łukaszu, by można było wymienić. Podsumowując, warto podróżować, to nie ulega wątpliwości. Jak najbardziej. A nie tego... należy się bać tego, co się dzieje, należy podróżować. Do tego zachęcał Państwa pan Łukasz Bejster. Bardzo dziękuję i zapraszamy dziękuję Państwa również na wyjątkowe spotkania. Żegnamy się, proszę Państwa, dzisiaj muzycznie. Będzie to także podróż w przeszłość i utwór grupy Mantragona. To Sanocki Zespół, a to był program Popołudnie z TVP 3 Rzeszów. Przypominamy aktualności, główne wydanie aktualności o godzinie 18:30. Do zobaczenia jutro, spokojnego wieczoru.